Hej, wiecie co? Ja naprawdę rzadko komentuję jakieś filmiki na tym kanale, aczkolwiek wysłano mi dzisiaj coś, z czym absolutnie muszę się z wami podzielić. Nie, Szymonie, nie musisz, a nawet nie powinieneś. Ta. ta kupa jest kupą i ona śmierdzi. A cóż to za obraz, który ma chyba jedynie na celu przykucie masowego widza, którego cieszy słowo Kupa. O tym powiem za chwilę. Kolejny odcinek dziennej dawki Hejtu zaczniemy od kilku pozytywnych słów. Więc generalnie polecam wam subskrybowanie kanałów Szymona Pękali, czyli Wojny Idei oraz kanału Szymon Mówi. Na tym drugim znajdziecie m.in. ciekawy odcinek omawiający wypowiedź biskupa Jędraszewskiego dotyczącą singli. W tej wypowiedzi Szymon pozwala sobie na kilka cennych uwag dotyczących użyteczności etyki chrześcijańskiej nie tylko dla chrześcijan. Ale na tym kanał ale znajdziecie również treści mówiąc popularyzowanym przez naczelnika frazesem gorszego sortu. No i po to był ten słodkawy wstęp, aby ktoś nie zarzucił mi, że to jest czysty hejt. Bo uważam, że Szymon jest jedną z nielicznych postaci na YouTubie, które z czystym sumieniem mogę krytykować, których nazwę kanału mogę spokojnie wstawić do tytułu i próbować się na tym wybijać, jak to się mówi na YouTube. Nie mając poczucia tego, że zajmuje się wspomnianą wcześniej kupą, gdyż generalnie, jak już mówiłem w innym odcinku, Szymon prezentuje wartościowe, choć w moim mniemaniu dosyć miękkie treści. Więc bez cienia zażenowania mogę tutaj mówić o Szymonie. Bez cienia zażenowania, które Szymon być może powinien odczuć, mówiąc o pewnym wypadku, który przydarzył się kilka dni temu i o pewnym filmie związanym z tym. Wypadkiem. Ale teraz informacja dla nie nowych widzów, lecz moich stałych subskrybentów. Dlaczego omawiam tutaj film jakiegoś gościa, który coś nagrał na swoim kanale? Czy chodzi tylko o to, aby ściągnąć tutaj widzów Szymona i dobić do tego progu partnerstwa YouTube? No, na tyle, na ile już mnie znacie, to wiecie, że nie. Bo jestem na to zbyt narcystyczny. Po prostu działanie Szymona idealnie wpisały się w krąg krytykowanych przeze mnie w dziennej dawce hejtu zachowań. Zachowań wzmacniających okolokrację nie tylko jako reżim polityczny, ale jako fundowany najniższymi popędami synkretyczny twór parakulturowy. Reżim rozumiany nie jako władza instytucjonalna, ale jako ogólny paraporządek społeczny w który zaś nurt moich filmów wpisuje się Szymon. Chodzi oczywiście o tworzenie poczucia tego, iż hoj polloi, iż szerokie kręgi, iż masy, iż lud jest tak dobry, że powinien być z siebie zadowolony i z dumą spoglądać na innych, Niższych sobie oraz uważać, że jest już w pełni intelektualnie zaspokojony. Mimo iż teoretycznie założenia kanałów Szymona są zupełnie inne. W odcinku o Hot 16 Challenge wskazywałem na szkodliwość tej akcji, która utwierdzała ludzi, iż tanim kosztem robią coś dobrego. Oglądając jakiś durny film na YouTube, wysyłając SMS-a pod 7126. Czy robiąc inną bzdurę. I że ci ludzie w wyniku takich wielkich akcji, w wyniku przeżywania zbiorowych uniesień przestają być odpowiedzialni za swoje najbliższe otoczenie, przestają się samodoskonalić przestają szukać możliwości niesienia pomocy innym, a ograniczają się do wrzucenia do puszki owsiakowi, do wysłania sms na 7126 i do oglądnięcia nędznego rapu na YouTube. A z kolei w drugim odcinku Dziennej Dawki Hejtu krytykowałem budowane przez media w ludziach poczucie, iż są wystarczająco inteligentni, by zabierać głos we wszelkich sprawach publicznych. O tym zresztą mówiłem również w odcinku o debacie publicznej. że generalnie media, politycy i inni mówią ludziom, jesteście dość mądrzy, by zabierać głos w tej sprawie. Jesteście Polakami, Polacy są inteligentni, Polaków nie da się tak łatwo zrobić w konia. Generalnie, kreowanie takiej wizji, iż każda osoba żyjąca w danym społeczeństwie powinna wypowiadać się na każdy temat, iż każdy jest wystarczająco kompetentny, iż każdy jest inteligentny, czyli znowu podsycanie narcyzmu i samozadowolenia. Skoro jestem tak dobry, tak inteligentny i tak piękny, to dlaczego miałbym się samodoskonalić? Skoro jestem tak wspaniały, iż wysyłam SMS na 71.26, to czego mógłbym oczekiwać więcej od siebie? Skoro mogę powiedzieć: O, biedne, niepełnosprawne dzieci, jestem tak dobry, pomogę wam. I w ten sposób zaspokoić swoją potrzebę dobroci, to po co mam cokolwiek robić? Generalnie mój przekaz był taki, iż tworzenie w gruncie rzeczy akcji afirmatywnych dla całego społeczeństwa, wychwalających jego cnoty, mądrość, inteligencję, dobrotliwość, tak naprawdę szkodzi temu społeczeństwu, degeneruje je i demoralizuje. Zamiast wskazywać ludziom ich niedoskonałości ogólne, lub nawet inaczej, nie wskazywać im ich niedoskonałości, ale pokazać przykłady, wzorce, do których mogliby dążyć, my mówimy im. Jesteście super! No i można powiedzieć, że właśnie Szymon ostatnim filmem swoim wpisał się w ten nurt. Pod tym filmem znajdziecie link do materiału Szymona, gdyż nie chcę się streszać całej tej żenującej historii. Sprawa ma się tak, iż na pewnym niszowym kanale opublikowano film. Który był wywiadem z gościem, który podturbował Margot. Margot, czyli Michała Szutowicza, chyba nie muszę nikomu tutaj przedstawiać. Cały ten film, na tyle na ile byłem w stanie oglądnąć go za pośrednictwem filmu Szymona, a nie wytrzymałem całości, bo stwierdziłem, że, Boże, polegał na tym, że de facto prowadzący ten kanał reklamował swój sklep z koszulkami w sposób częściowo ukryty, a częściowo jawny i przeprowadzał wywiad z typem który poturbował Margot, robiąc przy okazji z niego idiotę, mam wrażenie, i to w sposób celowy. Prawdopodobnie po to, aby wywołać większy oddźwięk w internecie. No a może oni rzeczywiście obydwaj byli tak głupi i po prostu robili to ze szczerego serca, a koszulki przy okazji? Nie wiem. W każdym razie film ten wyglądał jak kiepska parodia idei narodowych i konserwatywnych. Czyli było to coś, czego nie powinno wyciągać się z otchłani internetu. A dlaczego nie powinno? O tym powiem zaraz więcej. Szymon jednak to wyciągnął i zdecydował się zrobić komentarz. Na żywo. Komentarz, który niewiele wnosił do tego dzieła, bo prymitywizm intelektualny przedstawionych tam postaci właściwie nie wymagał szerszego komentarza. No i Szymon przerywał ten film, wskazując, no, patrzcie, ten tutaj zachował się w sposób żenujący i w sumie ośmiesza ideę, które prezentuje. No a wszyscy w komentarzach pisali. No tak, Szymonie, nie możemy się nadziwić, że są też tak żenujący ludzie w społeczeństwie. Generalnie Szymon, poza komentowaniem tego filmu i wykazywaniem oczywistej głupoty i moralnej nędzy przedstawionych tam postaci, wskazywał również na to, jak swoją postawą szkodzą ideom które udają, że reprezentują, jak ośmieszają nacjonalizm i konserwatyzm. Paradoks polega jednak na tym, że Szymon stał się ich partnerem w zbrodni. To jest najmniej istotna część, ale powiem Wam tak: jeżeli ktoś ośmiesza jakąś ideę i robi to, nie wiem, w zaciszu swoich czterech ścian, na przykład pali świeczki Dmowskiemu, czy nie wiem, czy z drugiej strony Leninowi, to robi to w swoich czterech ścianach i nikt tego nie widzi. Jeżeli ktoś robi to na niewielkim kanale w internecie, to również nie staje się to jakoś super popular. Né? Ale jeżeli duży youtuber, który miał okazję już być na herbatce w domu generała Jaruzelskiego, robi temu reklamę, to paradoksalnie staje się uczestnikiem tej parodii. Nawet krytykując ją, pokazuje: hej, patrzcie, są tacy ludzie z tego środowiska, którzy tak myślą i którzy być może szczerze tak myślą. A żebyście nie mieli wątpliwości, bo wiem, że jeżeli to trafi do szerszej widowni, to być może trudno czasami rozróżnić sarkazm od tego, co mówi na poważnie. Ta uwaga o wizycie u pani Moniki Jaruzelskiej. To jak najbardziej docenienie Szymona, docenienie pani Moniki, która robi w tym momencie chyba najlepsze wywiady polityczne w Polsce. W każdym razie chciałem wam tutaj wskazać status Szymona, jako osoby, która przynależy już do elity intelektualnej w Polsce lub precyzyjniej do celebryckiej elity intelektualnej. Szymon stał się już niejako symbolem merytorycznych dyskusji na YouTube, merytorycznego ścierania się idei. Nawet jeżeli ja skrajnie krytycznie podchodzę do idei dialogu społecznego, to muszę zaakceptować. To, iż Szymon reprezentuje pewnego rodzaju elitę, i teraz pojawia się pytanie: czego i po co elita szuka w Rynsztoku? A takim zajmowaniem się ręsztokiem, zajmowanym się kupą, tym, co mówiłem na początku. Hej, patrzcie, to jest kupa, ta kupa śmierdzi, jest branie do omówienia w swoim odcinku takiego właśnie filmu. Pobudki Szymona mogą być dwie i nie musi to być alternatywa rozłączna. Albo po prostu Szymon jest bardziej naiwny niż sądzę, i nie zdaje sobie sprawy z zakreślanego teraz przeze mnie wymiaru swojego działania. Na przykład ojciec Szóstak popierając na swoim kanale Szymona hołownie, oficjalnie podobno nie zdawał sobie sprawy, z tego, co właśnie robi, i jaki to może mieć odzew społeczny, doświadczyłoby chyba właśnie o niedostatkach intelektualnych. Albo Szymon cynicznie zagrał pod wyświetlenia i pod celowe pielęgnowanie narcyzmu swojej widowni. No, bo wiecie, pokażcie ludziom głupka, takiego głupka, co do którego ludzie rozumieją, że jest głupkiem, wyśmiejcie tego głupka, czy też napiętnujcie tego głupka, czy też tego nędznego człowieka, i wszyscy razem jesteśmy już wtedy na festiwalu naszej cnoty, mądrości, piękna, dobra, wszystkiego. I czego się spodziewać? Dziesiątek tysięcy odsłon. W tym momencie film Szymona ma już 36 tysięcy wyświetleń. Tysięcy łapek w górę. W tym momencie około dwóch tysięcy komentarzy. Niemalże wszystkich w tym samym wyższościowym tonie. O Boże, tak, jakie to żałosne, że też istnieją tacy ludzie. O Boże, Szymonie, to straszne. No i oczywiście, te dwie wskazane przeze mnie motywacje Szymona mogą się łączyć. Tak jak ja tutaj zupełnie szczerze omawiając odcinek wpisujący się w moją serię, a równocześnie wykorzystujący nazwy kanałów Szymona w tytule. Jednak działanie to wpisuje się doskonale w modus operandi współczesnej, ochlokratycznej parakultury. Innymi słowy, wskazujemy jakąś patologię, jakąś linkiewicz, jakiegoś magikala, coś w tym stylu, albo tych dwóch typów, i mówimy społeczeństwu. Patrzcie, jak oni są nisko. Jacy wy w porównaniu do nich jesteście dobrzy. Jak to dobrze, że nie upadliśmy tak nisko. Jak to dobrze, że możemy czuć się lepsi, wyżsi, wspanialsi. Jak to dobrze, że oni nie rozumieją, a my rozumiemy. Jak to dobrze, że my jesteśmy już tu, a oni są tam. Generalnie takie podejście pokazuje nam optykę, w jakiej funkcjonuje współczesne społeczeństwo, czyli ciągłe spoglądanie w dół. Bez spoglądania w górę. Ciągle chcemy nieść pomoc komuś, kto jest niżej, rozczulać się nad kimś, kto jest niżej, potępiać kogoś, kto jest niżej. Jako społeczeństwo utwierdzać się w przekonaniu, że żyjemy u szczytu dziejów i nie musimy się doskonalić. Przekonanie to wzmacniają zarówno media, politycy i można byłoby liczyć, że youtuberzy, że niszowi twórcy zabiegający o miano intelektualnych przodowników będą robili coś innego. Szczególnie tacy, którzy chcą niby wierzyć w to, iż wszyscy są w stanie uczestniczyć w debacie publicznej i mieć w tej debacie wartościowy głos. W co ja nie wierzę i co możecie zobaczyć w moim filmie dotyczącym egalitaryzmu i wojny idei właśnie. Jeżeli chcemy, by jakieś społeczeństwo, by jakaś kultura się rozwijała, powinniśmy Wskazywać jak najlepsze wzorce, albo lepiej nie wskazywać niczego, ale samemu jako potencjalne elity działać tak, by budzić w tych masach pragnienie samodoskonalenia. Jeżeli nawet pośrednio, nie zdając sobie sprawy, autoryzujemy naśmiewanie się z czegoś możliwie najniższego, tak naprawdę wzmacniamy poczucie społecznego samozadowolenia. Nawet w odcinku o afirmacji słabości mówiłem o tym, iż cały czas koncentrujemy się na tym, jak kogoś nie urazić, jak stworzyć możliwie dobre laboratoryjne warunki, jak pomóc wszystkim maluczkim, zupełnie przy tym marginalizując jednostki wybitne, podcinając im skrzydła i zmuszając je często również do udziału w tym festiwalu użalania się nad słabszymi, nędzniejszymi i niesienia para pomocy, która naprawdę polega na ich ubezwłasnowalnianiu i na utrudnianiu im krystalizowania się ich poczucia sprawczości. Jeżeli jesteś elitą, twórz jakieś wielkie dzieła. Jeżeli jesteś elitą, dawaj przykład pozytywny. Jeżeli jesteś elitą, bądź bohaterem. Szymonie, często przywołujesz na swoim kanale niczego. Czy myślisz, że on powiedziałby: Patrzcie na tę kupę? Taka uwaga uzupełniająca dla jednego z użytkowników Twittera, z którym zacząłem toczyć dyskusję. Jeżeli to, co teraz powiedziałem, byłoby niewystarczające. On wspomniał, że warto wskazywać zachowania niepożądane i podkreślać, iż są to zachowania niepożądane. Tyle, że wszyscy widzowie Szymona, na podstawie dawanego wcześniej przez niego właśnie pozytywnego przykładu, zdają sobie już sprawę, iż to, z czym mamy do czynienia w tamtym filmie to margines i patologia oraz parodywanie pewnych poważnych postaw. A ludzie, którzy rzeczywiście byliby skłonni myśleć jak bohaterowie tamtego filmiku, raczej po prostu kanału Szymona nie oglądają. A nawet jeżeli by oglądali, to sądzę, że ten przekaz od nich się po prostu odbije. Szymonie nie potrzeba utwierdzać tego zadufanego, narcystycznego społeczeństwa. Nie potrzebujemy utwierdzać youtube'owej widowni w tym, iż oglądając ciebie czy nawet mnie Samo to czyni ich lepszym i że powinni w ten sposób osiadać na laurach. Najgorszym możliwym zjawiskiem, o czym mówiłem już w filmie dotyczącym Sohayo, jest utwierdzanie ludzi mniej rozumnych w tym, że są już dostatecznie rozumni. Głaskanie ich po głowach, tworzenie klimatu sztucznego zaopiekowania. Szymonie nieznośnie pretensjonalnie dodam, tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga i patrzaj w górę. Pięknego czasu, cześć! A słowo posłowie, również mi przykro jest, że musiałem się pośrednio odnieść do tych kolesi, ale przedmiotem analizy był tutaj Szymon, czyli jednostka jednak godna. To by było na tyle. No, papa. Pa.